To jest właśnie codzienność, proste życie, w które wchodzi bardzo konkretnie Pan Bóg dzięki nam. Dzięki temu, że się otwieramy na te perspektywy, które On nam zostawił. Że to działa, to jest dziwne. I to jest zaskakujące, a w tym zaskoczeniu piękne. Że mimo tej ludzkiej niedoskonałości Pan Bóg się udziela. To nie znaczy, że mamy niedoskonałości szukać. Ale znaczy tyle, że ona nie może nam przeszkadzać. Znana jest bardzo taka legenda o nowicjuszach, którzy śmiali się na komplecie. Jeden ze starszych braci, zgorszony, zaczął ich upominać. Jak oni mogą na modlitwie się śmiać? Na co błogosławiony Jordan, czyli następca świętego Dominika, skarcił tego starszego brata. Powiedział, któż cię ustanowił sędzią nad tymi młodszymi braćmi? A do nich powiedział, śmiejcie się, bo zostaliście uwolnieni, bo znaleźliście drogę, która jest drogą do szczęścia. Jest się z czego śmiać. Jest się z czego cieszyć. To jest właśnie ta wolność, której my potrzebujemy. Czasami właśnie, jak myślimy o drodze, choćby jak myślimy o tym temacie, że mamy znaleźć pokój pośród chaosu, możemy do tego podejść bardzo patetycznie. Możemy podejść do tego bardzo wzniośle. I w ten wzniosły sposób jakoś siebie samego czy innych do tego przekonywać. A jednak w tym chodzi może przede wszystkim o prostotę. O to, żeby się ucieszyć tym, co mam, a jeszcze bardziej ucieszyć tym, co mogę mieć. I nie dzięki moim staraniom czy mojej doskonałości, ale dzięki Bożej łasce. Dlatego ten pomysł opiera się na tym, co nadprzyrodzone, a nie na tym, co nam tylko po ludzku i wyłącznie dostępne. To jest oczywiście kwestia zaufania. Czy ja ufam, że ten pomysł jest dobry? Czy ja wierzę, że mimo trudności może mnie doprowadzić do harmonii, do pokoju, do szczęścia? Chociaż gdy myślimy o pokoju, może nam się wydawać, że to jest jakiś święty spokój. Nie chodzi o święty spokój. Chodzi raczej o poczucie sensu. I mogę mieć po ludzku zamęt w życiu. I wszystko może być pod górkę i wszystko może mi się nie udawać. A jednocześnie mam poczucie sensu. I gdzieś rodzący się z tego ten głęboki pokój wewnętrzny.